Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kiedy uświadomimy sobie, co to znaczy zmartwychwstanie i to, że przed Chrystusem w ogóle to pojęcie, jeżeli istniało jakiekolwiek, to było bardzo mgliste, bardzo niejasne. W ogóle Żydzi nie wyobrażali sobie, jak to będzie po tej śmierci, jak to może być. Niektórzy, tak jak Saduceusze, w ogóle uważali, że tam nic nie będzie, że to będzie taki letarg albo takie zamrożenie, albo cokolwiek, ale nie życie. I w momencie, kiedy pojawia się znak zapytania, co się z Jezusem stało, wtedy rozumiemy bardziej, dlaczego ci ludzie, Maria Magdalena, Piotr, Jan, zaczęli biegać. Coś się stało. Coś tak wyjątkowego, coś tak niesamowitego, że chcieli się przekonać, co tak naprawdę to oznacza. Jan sam dodaje, że oni do tego momentu w ogóle nie rozumieli, co to znaczy, to słowo, nie rozumieli, co znaczy to pojęcie. No bo skąd mieli to wiedzieć? Jak mogli to rozumieć? Dopiero to wydarzenie, które świętujemy dzisiaj, zmieniło całą perspektywę. I wtedy możemy rozumieć, dlaczego to przyspieszenie, chciałoby się powiedzieć, w tej historii o pustym grobie, o tym pierwszym dniu po szabacie, te kroki, które z takiego, chciałoby się powiedzieć, człapania do grobu, tak jak my zwykle idziemy na cmentarz, zadumani, rozmyślając o tym, o tamtym, nagle tu wszystko nabiera innego tempa i przyspieszenia. Kiedy uświadamiamy sobie, co to znaczy, że jest zmartwychwstanie, to znaczy, że ja też jest taka szansa, zmartwychwstanę. Jeżeli jest zmartwychwstanie, to znaczy, że to, co się dzieje w moim życiu, ma wartość, ma sens, ponieważ Bóg widzi wszystkie, nawet najtrudniejsze sytuacje mojego życia, tak jak widział śmierć krzyżową swojego Syna, i że nawet wtedy, kiedy nikt nie zna moich kłopotów, moich trosk, mojej służby dla drugiego człowieka, mojego poświęcenia, mojej ofiary, Bóg to widzi. To wszystko ma sens, jeżeli jest zmartwychwstanie. I dlatego święty Paweł powie, że jeżeli istnieje zmartwychwstanie, to wszystko zmienia perspektywę, bo to oznacza też, że ja mogę spotkać tego kogoś, kto zmartwychwstał, czyli Jezusa. I myślę, że te albo jeszcze inne myśli mogły chodzić po głowie Piotrowi, Janowi. I widzimy, że oni zaczynają biec do grobu. I możemy tę drogę, tę przyspieszoną drogę,
również oglądać w takiej duchowej perspektywie. To znaczy, ich motorem napędowym, motorem działania tych ludzi, tego biegu, był Jezus. Czy motorem napędowym twojego działania jest Jezus? Czy On powoduje, że wstajesz, że idziesz gdzieś, że biegniesz po coś? Czy to jest On? Czy On jest motywem takiego czasami przyspieszenia w twoim życiu? Jak to jest ze mną? I widzimy, że ten bieg ma dwie prędkości. Prędkość ma znaczenie, wiemy to w naszym życiu, że chcemy coś przyspieszyć. Czasami chcemy mieć szybszy komputer, czasami chcemy więcej wiedzieć, szybciej wiedzieć, bo jak wiem więcej, szybciej, to mogę coś przekazać, mogę jakby być tym, który roznosi tę wiadomość. Dla niektórych to jest cenne. Niektórzy mówią o dwóch prędkościach w Europie, bo gospodarczy rozwój jest ważny i tak dalej. Można by pokazywać w różnych wymiarach to, że ta prędkość ma znaczenie. I chyba też trzeba tak powiedzieć o naszym życiu duchowym. Jaka jest prędkość twojego życia duchowego? I widzimy, że jednym z biegnących jest Piotr. Pewnie troszkę starszy od Jana. Pewnie troszkę bardziej, nazwijmy to tak, taki tatusiowaty już trochę. Tak, może z brzuszkiem. I ten bieg mu szedł wolniej. Jak słyszymy, Jan go wyprzedził. I może tak być, że w naszym życiu duchowym tak się stało, że może przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy, że taka rutyna się tam wkradła, że to już nie jest taki bieg, to jest takie człapanie na Eucharystię, to jest takie troszkę z ociąganiem stawanie do modlitwy, tej porannej czy tej wieczornej, to jest takie, wypadałoby tam coś jeszcze, może przeczytać jakiś fragment pisma albo pójść na jakieś nabożeństwo, ale to nie jest bieg. To jest jakaś prędkość, ale coś powoduje, że nie jesteśmy tacy szybcy do Jezusa. I może tak być z tobą i ze mną. Jaka jest szybkość twojego życia duchowego? Tak, z jaką intensywnością przychodzisz na mszę? Tak, z jaką gorliwością klękniesz dzisiaj do wieczornej modlitwy? Jaka to jest prędkość? I mamy drugą, taką prędkość młodszego Jana, może bardziej właśnie takiego sprawnego. I widzimy, że on wyprzedził Piotra. I zdarza się, że młodzi ludzie są tacy pełni entuzjazmu, poszukują prawdy, są tacy krytyczni wobec starszego pokolenia, chcą nowych rzeczy, też takiego żywego, chcą takiego dynamicznego kościoła. Oni sami starają się coś założyć, coś stworzyć, podchodzą do księdza, proponują coś z kolegami, z koleżankami, różne rzeczy i robią. I ta duchowość, ta prędkość, chciałoby się powiedzieć, jest większa. I chwała Bogu, że tak jest. Że są tacy ludzie, że ten optymizm, ta młodość, która jest wartością, ten radykalizm, on napędza pewne rzeczy. I bardzo dobrze, że tak jest, że ci ludzie chcą nawet coś więcej niż do tej pory było. Chcą czegoś nowego. Ale widzimy, że Jan, chociaż wyprzedził Piotra, zatrzymał się. On nie wszedł do środka. I zdarza się młodym ludziom też, że oni się rozpędzą, ale zatrzymują się przed tym momentem, kiedy ma dojść do spotkania z Bogiem. I widzimy, że czasami to są różne wydarzenia. Czasami są formalne. Tak? Ktoś biegnie do bierzmowania, a po bierzmowaniu rezygnuje. Trudno powiedzieć nawet z jakiego powodu. Są takie momenty, że młodzi do ślubu się coś przygotowują, a po tym ślubie jakoś to stygnie, ta gorliwość. Są tacy, którzy owszem w jakiejś grupie uczestniczą, ale zmieniają środowisko, wyjeżdżają do innego miasta, zaczynają naukę w innym miejscu i nagle to wszystko gdzieś się rozmywa, zatrzymują się przed pustym grobem. I nie ma tego, co powinno nastąpić. Czyli tego bezpośredniego spotkania z tajemnicą. Tajemnicą, która by ich rozwinęła. Oni jeszcze tego nie wiedzą.
Oni z jakiegoś powodu się zatrzymują. Choć biegli pięknie. Choć wyprzedzili nawet tych starszych. I widzimy, że tajemnica tego młodego człowieka, Jana, polega na tym, że on poczekał na starszego Piotra. I chciałoby się powiedzieć, razem weszli do grobu. I to jest to błogosławieństwo młodych ludzi, którzy zechcą posłuchać. Zechcą się poprowadzić dalej przez to starsze pokolenie. Czasami rodziców, czasami księdza, czasami animatora, czasami kogoś znajomego, że chcą usłyszeć, że chcą pozwolić poprowadzić się dalej. I być może młodzi potrzebują takich przewodników do wejścia w tajemnicę, w to spotkanie z Jezusem. Więc jeżeli jesteśmy starsi, to bądźmy otwarci na to, żeby to zrobić. Czyli nie bójmy się razem z nimi wejść w tajemnicę. Piotr nie wszystko wiedział. On naprawdę nie wiedział wszystkiego. On sam był zaskoczony. On sam pewnie myślał, co będzie. Jezus mnie zapyta. Ja się go wyparłem. Co to będzie? Jak to będzie? Ale Piotr był gotowy wprowadzić tego młodszego swojego przyjaciela, kolegę do tej tajemnicy. Więc jeżeli jesteś starszy, nie uciekaj od takiej sytuacji, żeby młodzież, młodych pytających wprowadzić w tę tajemnicę, nawet jeżeli wszystkiego nie wiesz. Bądź tym, który zrobi ten krok. Poprowadzi, zaproponuje, pomodli się, powie coś. To są ważne sytuacje. Żeby ci młodzi nie rozbijali się o pustkę, ale zostali wprowadzani tam, gdzie można odkryć tajemnicę Jezusa. Można by jeszcze spojrzeć na ten bieg w taki sposób, że ewangelista ciągle podkreśla, bo mówi o sobie, Jan mówi o sobie, że to jest uczeń ukochany przez Jezusa. I to może być tajemnica szybszego biegu. Jeżeli ja mam świadomość, że Bóg mnie kocha, to ja chętnie pobiegnę na spotkanie z Nim. Chętnie pobiegnę na spotkanie z tajemnicą. Chętnie chcę odkryć coś więcej o Jezusie. Dlaczego? Bo mam świadomość, że Jezus mnie kocha. Bez tej świadomości i taką postawę mógł mieć Piotr, bo zdradził, bo się wyparł, bo nie wiedział, co będzie, bo dopiero za jakiś czas Jezus zapyta go o miłość. I on odpowie całym sercem. Ale w tym momencie on być może nie miał takiej pełnej świadomości, że Jezus go kocha. I dlatego wolniej biegł. I dlatego może się ociągał z tym spotkaniem, z tym wejściem. Dlatego może ten, który umiłował i był umiłowany, miał tę świadomość, wyprzedził Piotra. Więc jeżeli brakuje tobie tego przekonania, tego doświadczenia, że Jezus ciebie kocha, to być może dzisiejszy dzień zmartwychwstanie Jezusa jest taką okazją, żeby powiedzieć: Jezu, daj mi to doświadczenie, że Ty mnie kochasz, że warto biec, że ja nie chcę się ociągać, że ja naprawdę chcę być tą osobą, która spieszy się na spotkanie z Tobą, spieszy się na poznanie tajemnicy Twojego zmartwychwstania, bo przecież nikt z nas wszystkiego nie wie. Chociaż gdyby nas zapytać, to powiemy: tak, Jezus zmartwychwstał. Ale co to znaczy? Co to znaczy dla mojego życia? Co to znaczy dla mojego myślenia o sobie? Co to znaczy dla mojej rodziny? Co to znaczy dla mojej przyszłości? To musimy odkrywać. I przyznajmy, nikt nie wie wszystkiego, ale mając to doświadczenie, że Jezus ciebie kocha, możesz zrobić następny krok. Możesz odkryć to więcej. Możesz przyspieszyć ten bieg. I zmierzając do konkluzji, tak naprawdę nie chodzi o to, jak szybko biegniesz. Tylko dzisiaj to jest zaproszenie, żebyś przyspieszył i żebyś przyspieszyła. Dzisiaj to jest zaproszenie. Święty Jan Paweł II w takim dokumencie Ecclesia in Europa, czyli Kościół w Europie, wypowiedział to zdanie, które bardzo pasuje do tego, o czym mówimy dzisiaj, teraz. Mianowicie Kościół w Europie musi przyspieszyć.
Kościół w Gliwicach musi przyspieszyć. To jest wezwanie, które w zmartwychwstanie kieruje do nas ten, który jest już z tym, który ukochał, który zaprosił i który zmartwychwstał. Więc to jest wezwanie dla ciebie i dla mnie. Przyspiesz. Jeżeli idziesz wolno, jeżeli ta Eucharystia nie jest dla ciebie tak pociągająca, to poproś o gorliwość w przychodzeniu na mszę. Jeżeli modlisz się tylko wieczorem, poproś, chcę się modlić i rano, i wieczorem. Jeżeli nie czytasz Słowa Bożego albo robisz to sporadycznie, powiedz: Jezu, ja chcę teraz poznawać ciebie, czytać. Pomóc się o to. Pomóc się o to, żebyś jako mąż chętnie wracał szybko do domu. Żeby być z dziećmi, żeby być z żoną. Jeżeli jesteś żoną, pomódl się, żeby Bóg ci dał to serce kochające, to środowisko, w którym jesteś, bo ono było coraz piękniejszym domowym kościołem. Przyspieszenie może różne rzeczy dla każdego z nas oznaczać. I czy biegniesz tak szybko jak Jan, czy biegniesz troszkę wolniej jak Piotr, dzisiaj to nie jest najważniejsze. Dzisiaj najważniejsze, żebyś przyspieszył od dzisiaj. I to jest sens zmartwychwstania. Wszystko przyspieszyło w życiu Piotra i Jana. Chociaż różnie z tą prędkością ich biegu do grobu było. Poprośmy dzisiaj, żeby moja duchowa droga przyspieszyła. I ja, żebym jako zaproszony do tego biegu również przyspieszył w swoim duchowym rozwoju. By to wejście w tajemnicę było coraz piękniejsze, coraz większe. I coraz bardziej dające mi radość, pewność i zwycięstwo w Jezusie. Amen.